Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz kolejny grze GTA 5 i idziemy do misji, w której musimy coś zrobić z młodym Martinem Matrazem. Nie wiem do końca, jak mam odmienić to nazwisko, ale możemy chyba już zaczynać tą misję. Dobra, podjeżdża do nas Trevor. Co będziemy musieli tutaj zrobić? Nie wiem. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down. And get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right! Naprawdę musimy aż tam się udać? Możemy w ogóle wsiąść do auta? Nie. Czyli będę musiał sobie poradzić z moim starym autem, którym tutaj przyjechałem, chyba że zniknęło. No zniknęło, no to super. A jak teraz tam się dostać do tego obserwatorium? No najchętniej zorganizowałbym sobie jakieś auto. No i już nadjeżdża potencjalny nabywca na szybki wpiernicz chyba, jednak nie. Albo ten, możemy wejść mu w sumie pod koła, jednak nie. Super. No i co, gościu wysiada z jakimś drugim gościem. Mam nadzieję, że nie wezmą policji, bo byłby problem. 3,4 km. No, lekka droga nas niestety czeka, ale no, musimy w końcu tam dojechać. That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear $2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Już mamy mniej więcej informację, że Trevor no, ukradł lekkie figureczki temu gościowi. Wydaje mi się, że to nie będzie miał większego można powiedzieć, że przełożenie na misję albo na relacje z Madrazem.
Chociaż może to mieć jakieś, nie wiem, głębsze sens, że na przykład, nie wiem, ukrył tam narkotyki, jakieś w ogóle dla nieposnaki. Nie wiem, ale my zaraz dojeżdżamy do obserwatorium i będziemy w tym obserwatorium musieli go namierzyć, tego gościa, którego musimy zabić. Już nie pamiętam, jak on się nazywa, ale jakoś tak dziwnie. I nie wiem, no i będziemy musieli go zabić i praktycznie tyle, czyli tyle misji eliminacji dzisiaj. W zasadzie w ciągu paru misji mam. W zasadzie Franklinem to miałem chyba dwie misje eliminacji w poprzednim odcinku. Teraz to co? Też będę miał kolejną misję eliminacji? Wydaje mi się, że tak, ale też chyba będę musiał te akta jakieś zdobyć. Bo jednak ktoś tam mówił, Madraza, odnośnie tego, że raczej będzie wylatywał z jakimiś aktami. Nie mam do końca pewności, jak to do końca będzie wyglądało, ale dobra, mamy wsiąść do furgonetki naprawdę. No dobra, no to wysiadamy i będziemy w stanie chyba tędy przeskoczyć. Albo mieliśmy tak, zorganizować sobie broń i pojazd chyba. A, no i samolot w końcu, dobra. No to co, mamy już pojazd. Nie wiem, co to jest, ale to jest chyba ekran ładowania jakiejś kamery. Tak, kamery. Nie, karabin to jest, dobra, jaka kamera. Silnik naprawdę, Jezus, jaka duża czułość. Jezus Maria, naprawdę. A dobra, musiałem tylko tam celować, w ten kwadracik, dobra. Już myślałem, że sam muszę to namierzyć, ale dobra. Dobra, dał radę ostatni. I co? Silniczek wysiada. O kurde, tak. Tak, nareszcie. Trevorem możemy grać, super. Raczej teraz musimy pewnie dolecieć. Jak dolecieć? Dojechać do tego gościa, w zasadzie do wraku tego samolotu i odebrać jakieś dane, tak mi się wydaje. Nie, no naprawdę super robocie gra w to GTA, nie sądziłem, że taki fan będę mieć w końcu z jakiejś gry. Kurde! Ała! Ale zgnieliśmy z takiej małej wysokości, naprawdę? Myślałem, że Trevorem to wytrzymamy, taki upadek, ale dobra. To powtarzamy. Zobaczymy, pewnie tutaj przy samym starcie będę mieć checkpoint, tak mi się wydaje, chociaż... Tak, przy samym starcie niestety. I odbierz paczkę, czyli tak jak mówiłem, musimy odebrać te dane. Teraz postarałbym się bardziej normalnie jechać, jeżeli mogę tak to nazwać. Czyli teraz jedziemy tak, tak. I teraz powinienem być w stanie właśnie jechać z tej górki. I tutaj już nie skakać z góry, jedynie tędy jakoś bokiem ładnie przejechać sobie. Bez większego chyba problemu. Proszę, nie zabić, Trevor. Jednak nie, dobra. Ciekawi mnie, jak daleko ten samolot będzie lecieć, ale chyba jeszcze taki lekki kawałek, tak mi się wydaje. Kurde, to już jest tak naprawdę niebezpieczne. Dobra. Dziwna rzecz, ludzie w ogóle się nie zorientowali, że ktoś do nich strzela z jakiejś, nie wiem, posranej snajperki albo innego gówna dużego. Dobra, samolot już zaczyna coraz bardziej opadać, to na razie mnie cieszy. Prowadzenie, dodatkowe statystyki, super. No i co, no już chyba zaczyna kawał padać, raczej gdzieś tutaj powinien wywalić się na dziób. Ale czy te dane w ogóle nie zniszczą się? Ta jakaś paszka do przechwycenia? Nie wiem, w końcu w takim wybuchu to raczej coś dużo tego będzie. Nie, no super, naprawdę, to tak fajnie wygląda. No,
Dobra, jak długo jeszcze tutaj będzie leć? Bo każę tą okolicę, bo pamiętam misję z zasranym samolotem albo helikopterem jakimś. I właśnie na tym nam zależy, żeby się rozbił w każdej sytuacji. Zadzie w jak najbliższej sytuacji. Nie no, jak długo jeszcze będzie lecieć? Co jest? Dobra, wreszcie. Że chłop miał broń? Kurde, dziwne, ale dobra. No i co? Nic tutaj nie ma, więc wsiadamy do samolotu i jakieś akta musimy zdobyć. Już myślałem, że będzie misja ukończona tutaj. Niestety ekran zmienienia postaci, co będziemy musieli zrobić? Opuścić teren? No dobra. A też coś, jakaś mowa była chyba o tym karabinie, że musimy się go pozbyć jakoś, czy coś takiego, ale dobra. Musimy opuścić teren, najlepiej chyba będzie po prostu zjechać z tej góry, bo coś mi się wydaje, że będziemy mieli zaraz jakąś misję, która niestety tutaj nie będzie, będą się znowu całą mapę praktycznie przejechać po nią. Zniszcz furgonetkę, no to super, to możemy chyba jakoś... Zawsze zapominam o tym, że jak auto jedzie, to niestety nie można wysiadać. W sumie to można, ale nie tak jak ja. Czyli musimy ją zniszczyć. A jak najlepiej? No, wydaje mi się, że już tą benzyną będziemy w stanie fajnie ją podpalić. Jak to się w ogóle robiło? A, czyli tak się sikało nią, dobra. Trochę jeszcze tego paliwa tutaj mamy, czy tam benzyny? Chyba jeden pies. A czy tak fajnie nam się to podpali? No, mam nadzieję, że tak. To bierzemy pistolecik. Strzelałem przy samym końcu i co? No, pali się. Chyba musimy palić stąd gumę, tak mi się wydaje. Bo jednak to może być niezłe walnięcie. I co? Leci, podpala. I nic. Tak. No to granacik. Myślałem, że kurde, no ten ogień podpali, wybuchnie wszystko. Za blisko, w zasadzie za daleko. Teraz powinno być chyba git. Kurde, no naprawdę? Całą benzynę zmarnowałem, jeszcze trzy granaty teraz. Teraz powinno to walnąć potężnie. Jest. Martina. Dom Martina to spoko, możemy wziąć, nie wiem, karabinek, żeby wystraszyć babkę. Nie tak ją chciałem wystraszyć. To musimy się chyba modlić auto, albo nie wiem. Kurde, no mógłbym już może jakoś tędy przejść, bo jednak dość daleką drogę pewnie do niego mamy. Myślałem, że ta baba się wystraszy, wyskoczy z tego auta, no jak widać to niestety nie. Dobra, mamy już jakieś auto. I co? Chłop czy baba? Jeden chyba pies. Mamy już auto zgarnięte. Co jedno, dopiero teraz Trevor do nas dzwoni, dobra. Czyli szykuje się kolejna misja od Trevora, więc w sumie spoko, ale co będziemy musieli zrobić? Pewnie zaraz się przekonamy, gdy nas drugi raz zadzwoni, ale no może być według mnie na pewno dość ciekawie. Sądzę, że to będzie jakaś misja związana z miejscową, w której tam mieszka. Chociaż no przecież już przeprowadził się tutaj, można powiedzieć, do brata czy tam kuzyna Wade'a. W sumie dawno żadnej misji z nimi nie wykonywałem, więc może być w sumie trochę ciekawie, bo nie wiem, czy oni dalej żyją, czy jak to jest. W końcu Wade'owi zmasakrowaliśmy mieszkanie, planując ten napad na
napad na przystań, w zasadzie na ten statek, który musieliśmy ukraść, tak jakby jeden kontener, który potem musieliśmy niestety zwrócić. I jego żona, czy tam dziewczyna, była no naprawdę nieźle chyba zdenerwowana, wnioskując po rozmowach telefonicznych, bo chyba dzwoniła do niego, czy coś takiego. Więc może być według mnie dość ciekawie, jak zostaniemy to mieszkanie, ale nie wiem, czy w ogóle możemy tam chodzić. Wydaje mi się, że tak, my mamy w końcu tam bazę. Ale dobra, co serwer mógłby wykombinować? W sumie to nie wiem, zaraz powinniśmy dojechać do domu Martina i zobaczymy, co tam w ogóle dla nas będzie planować. Wydaje mi się, że będzie zdenerwowany tym, że no zgubiły mu się jakieś dwie figurki. Wydaje mi się, że to będzie dość zasadnicze, chociaż no nie wydaje mi się. Też ciekawi mnie, co tam Trevor albo Franklin kombinuje, bo dawno też nie miałem żadnych misji z Franklinem związanych z gangiem, na przykład jakimś, albo rozturbami na Grove Street, bo to jest trochę dość interesujące. W zasadzie już mamy 40 na 69 misji, więc 29, teraz 28 misji fabularnych zostanie, więc na pewno, że już szybkimi krokami zbliżamy się do zakończenia gry, a no coraz mniej tych misji niestety na tej mapie widzę, szkoda. Jest ciekawe mnie, czy kurde wreszcie to, jak ona miała na imię? Żona Michaela wróci z Tracy i naszym synem, bo to mogłoby być też dość ciekawe. Nie wiem, co się dalej z nimi dzieje, ale chyba mają dobrze bez nas. Teraz rozumiem, przecież tam Trevor mówi, że musimy, że zmiana planów i musimy dojść do jakiegoś tam rancha. Czyli jednak nie jedziemy do domu Martina, czyli no tego celu misji, tylko teraz dojechaliśmy do rancha, w którym Trevor pewnie, nie wiem, powie nam, że zabił tego Martina, czy coś takiego, tak mi się wydaje. Bastard, you know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Naprawdę? Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you pop in the back? All right, now, Patricia, she already called shotgun. Now, I know what you're saying. Zajebisty jest Trevor. Hang out, you know, it's a... A very relaxing little spot, little getaway, if you will. Cabin in the woods. Pewnie do naszego starego domu go, ją zawieziemy. Czy jak? Nie, misja ukończona. Kaida Libre. Libre? Kontynuuj. I co będziemy mieć tutaj do dyspozycji? Nie wiem, ale dobra, zmieniamy się. Czyli teraz będziemy mieli pewnie misję stricte Franklinem do robienia, bo Trevor i Michael są zajęci czymś ważniejszym. Nie wiem, od czego zależy to, że postacie nam zmieniają strój, ale to jest trochę kurczę dziwne, bo chciałem wiedzieć, o co chodzi. Czyli mamy misję dla Davida kolejną i co tutaj więcej? Zobaczę jedną sprawę. Chyba nic, więc najchętniej bym się udał tam do Davida, ale drogę mamy jak zwykle dość długą i bawiliśmy się chyba tutaj z Chopperem. Ale dobra, mniejsza z tym, wsiadamy w auto i co? No i pojedziemy do... O, wsiada z nami, ale pokczamp. Ale super. I pojedziemy do... Pewnie znowu do tej bazy FIB, czy do tego, nie wiem, naszego składzika, tak to nazwijmy, na uboczu miasta, w którym pewnie David nam da kolejną jakąś misję typu zabij kogoś, porwij jakieś auto, albo namierz jakiś cel, tak mi się wydaje. Chociaż teraz Michaelem i Trevorem nie będę mógł mieć stricte misji chyba. No nie. Urywają się poza miastem, ale fajna ingerencja w postaci. Czyli teraz pewnie będę mieć no, same misje z Franklinem. Ale ciekawi mnie, co się dalej będzie działo z Trevorem i Michaelem. Kiedy ich odblokujemy? Nie mam pojęcia, ale no coraz mniej misji niestety mamy w grze. Jeszcze zobaczyłbym tutaj
statystyki i listy, ile mamy tutaj. 49 na 69, czyli brakuje nam 28 misji. Teraz robimy 28, czyli 27. Pewnie ostatnia misja będzie mega długa, no, czyli jakoś nam to idzie. Sprun? Naprawdę takie reklamy mają. Fajne lokowanie produktu w ogóle byłoby w takich grach, na przykład gdy jedziemy autem Franklina, czy byle jakim autem, puszczałaby się muzykę jakiegoś mało znanego, nie wiem, rapera, który zapłacił za udostępnienie, nie wiem, nuty tutaj, czy za reklamę. To byłoby według mnie dość ciekawe promowanie samych twórców, ale to raczej się czegoś szybko nie będzie. Chciałbym w ogóle też wiedzieć, jak często te nasze postacie zmieniają strój, bo teraz wcześniej Franklin miał jakąś taką czarną bluzę z jakimś logiem, teraz ma jakiś strój do biegania. Fajnie to nawet wszystko wygląda, ale szkoda, że nie mamy tych strojów tak normalnie odblokowanych. Tak mi się wydaje, bo jednak dużo ich nie kupowałem, praktycznie kupiłem tylko jakiś tam garniak i chyba tyle, tak mi się wydaje. A jak mam pieniądze, nie wydaję ich, jak ich nie mam, no to myślę na tym, co kupić. To jest trochę posrane, ale niestety tak już w życiu jest. No to co, lecimy dalej i tym razem chyba nie będziemy w tym naszym składziku, tylko gdzieś indziej, tak mi się wydaje, bo w ogóle tej dzielnicy nie kojarzę chyba. Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy w ogóle chyba miejsce, w którym... Kurde, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jakąś misję tutaj mieliśmy główną chyba. Ale dobra, docieramy do miejsca docelowego. I co my tutaj mamy? Molly, dobra. Hey Molly, I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Naprawdę? Czy będziemy musieli się przebrać i w ogóle na to tak wychodzi? Jak my mamy w ogóle tędy przeskoczyć, to pewnie musimy przez drzwi? No nie damy rady. A, tak przeskoczyć. Dobra. Znajdź aktora. No to nie powinno być trudne na planie filmowym. Ale tak, mamy tutaj nawet cele pokazane. Ale jak ten aktor będzie wyglądać? Czy my go popijemy, ukradniemy mu strój? Ogłuszyć go możemy, ale po co ogłuszać go? Możemy go wyjaśnić w prosty sposób. Fuck. Jak my możemy w ogóle go ogłuszyć? Jak my mamy wyeliminować tą ochronę niby? Przecież jak będę używał pistoletu czy tam karabinu czy jakiejś broni palnej, to od razu na nas się rzucą. Trochę dziwne. Ale dobra, Molly niech już do nas nie dzwoni. Same problemy tylko z nią sam. To kierownik snajperki. Wyjąłbym go sobie, on jest raczej cichy, tak mi się wydaje. I postarałbym się jakoś nie zwracać na siebie uwagi. Fak, nabrała podejrzeń naprawdę. Fak, gdzie on jest? A, tutaj, dobra. Wyeliminowany. Jakich dużo tutaj jest? Jak my możemy ten strój niby mu ukraść? Chyba, że musimy tak jakby przeczekać jakąś sekwencję, żeby on sobie gdzieś dalej poszedł na jakieś ubocze, żebyśmy mogli go pobić czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest bardzo logiczne, ale no nie na pewno jakieś proste, czyli mamy ich tutaj zajebiście dużo. To już wiem, że nie opłaca tutaj wyjmować żadnej broni palnej, ani też białej, bo jak go chcieliśmy pobić, to niestety tak już wyszło. Widzę, że nie nabierają podejrzeń, jak jakiś randomowy gościu sobie tutaj chodzi, którego nie znają. I tak, ona sobie uciekła, on pewnie się z nią pokłócił, to jest, nie wiem, jego znajoma czy tam żona. Jeden pies, ważne jest to, żeby on gdzieś poszedł do tej na przykład przyczepy, pobilibyśmy go i mielibyśmy strój. To byłoby fajne. A nie wiem, czy tak to na pewno będzie łatwo zrobione. Mamy tutaj, kurde, wszędzie ochronę. I co? No i on sobie stoi, nic ciekawego nie robi niestety. Jak my możemy w ogóle go ogłuszyć? Sam chciałbym wiedzieć, ale to raczej nie jest jakieś proste chyba. Naprawdę? Już jako wcześniej też tak biłem tutaj koło. Chyba, że nie wiem, na wizji byłem, albo ci ochroniarze sobie przeszli
Nie mam pojęcia, ale fajnie, że no, przebraliśmy się. On sobie tam leży, pobity lekko. Dostał dwa hity, już się poskładał. Czyli tak, mamy już strój, czyli wszystko co Molly chciała, ale też musieliśmy tutaj... Dobra, wsiadamy do samochodu, nie pamiętam już co tam Molly gadało, ale wiedziałem, że musimy ten strój sobie załatwić. I co, samochód jest chyba u góry, tak nam wskazuje ten symbol. Dziwne, że w ogóle oni o tego aktora nie pytają ani nic. Ale my tak sobie, o, na luzie wyjeżdżamy. Bez większego problemu. Dobra, czyli musimy ten samolot do garażu odstawić, spoko. Dziwne, że w ogóle nie mamy tych ochroniarzy na minimapie pokazanych jako zagrożenie. Trochę dziwne, bo jednak powinniśmy ich mieć jako coś w stylu takiej policji. Mamy, kurde, policję czy kogo? Z grupy ochrony, kto by chciał kupić ochronę, jak możemy ich zabijać, właśnie. I ta babka jest nic nieznacząca. Dobrze wiedzieć, mamy telefon od Molly. Na tym nam zależało w sumie. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. A chyba czyli tutaj bez większego problemu szybka ta misja powinna raczej być. Wbijamy, przebieramy się, kradniemy auto, odstawiamy do garażu czy gdzieś tam i chyba tyle tak mi się wydaje z tej misji powinno być. Ale dobra, zaraz się powinniśmy przekonać za 700 metrów. Fajne nawet są te misje Franklinem, ale czy dalej będziemy mieli jakieś misje typu ukradnij coś tam, przejść tu i w ogóle przed powrotem Franklina i Michaela? Przed powrotem Trevora i Michaela, no wydaje się, że chyba tak, bo nic więcej tutaj nie będziemy mieli do roboty. W sumie to już naszą dzielność Lee Grove Street się chyba już nie przejmujemy, bo w końcu mieszkamy kompletnie gdzie indziej dzięki Lesterowi. No i chyba tyle, tak mi się wydaje. Zresztą nasza ciotka do nas nie dzwoni, nasza siostra, chociaż to są raczej już misje poboczne, ale dobra, docieramy już prawie do tego garażu i co, i tak będziemy mogli sobie wjechać. No tak, fajnie, że nam to automatycznie otwiera. I co? Dobra, tutaj przemalować będziemy go mogli, albo coś w tym stylu. Wydaje mi się, że tak i fajnie byłoby na pewno. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit. But you're the brains, am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Na to wychodzi, że w pewnym sensie dalej będziemy mieli misje związane z naszą dzielnią, bo w końcu ten Lamar jest takim naszym ziomalem z dzielni, tak mi się wydaje. Mamy misję dla kogo? Dla Michaela. O kurde, czyli chyba będziemy mieli w zasadzie dla Michaela Franklina, bo jej w końcu mamy zielony kolor, to raczej Franklina możemy ją tylko wykonać. Pewnie to w ogóle to będzie chyba dom nawet Michaela, tak mi się wydaje.
po tej dzielnicy. Pewnie pojedziemy do jego domu, a tam się okaże, że tam jest jego żona, dzieci i w ogóle pewnie będziemy musieli im wyjaśnić, że oni gdzieś tam się ukrywają, nie ujawniając, nie wiem, tego, co zrobili. Tak mi się chyba wydaje, ale dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Następnego odcinka. Siemka.